12. Możemy tu zobaczyć zwierzęta oraz rośliny, które znajdziemy na wiosennej łące. Obejrzyjcie proszę film i uważnie posłuchajcie. Tutaj jest ślicznie! Popatrz, Kuba! Łąka wygląda jak kolorowy dywan! Łąka jest teraz zielono-żółta, bo kwitną żółte pierwiosnki lekarskie, jaskry, kaczeńce... A wiesz, że kaczeniec to nazwa popularna knieci błotnej? Przeczytałam o tym w encyklopedii. A mlecz to... Mlecz to mniszek pospolity. Ja też zaglądam do encyklopedii. Patrz, buba to łąkowy grajek. Czyli pasikonik zielony. Jest tu też mnóstwo os i wielkich bąków oraz kolorowych motyli. No i biedronki. Naprawdę dużo biedronek. A tutaj pająk zbudował pajęczynę, pułapkę na muchy i inne owady, którymi się odżywia. Mógłby wyłapać wszystkie komary. Uważaj! Zaraz nadepniesz na tę małą żabkę. Jest taka zielona, że w ogóle nie widać jej w trawie. Za to widać tę ropuchę. Patrz! Poluje na ślimaka. Ojej! Jaka duża! Cicho! Popatrz, gniazdo wśród traw. Ciekawe, jaki ptak zbudował gniazdo, swój domek, tak nisko. Jak to jaki? Przecież czytałeś encyklopedię. Oj tak. I wiem, że świergotek łąkowy i pliszka siwa budują gniazdo wśród wysokich traw. Zastanawiam się, który z nich zbudował właśnie to gniazdo. Lepiej nie podchodźmy bliżej, bo możemy je niechcący zniszczyć. Patrz! Patrz, Kuba! Tam biegnie zając! Rzeczywiście! A może będziemy mieli szczęście i zobaczymy jelenia, dzika albo lisa? Na łące? Tak, na łące. Przychodzą tutaj z lasu, żeby się pożywić. Popatrz! Tam jest mnóstwo kopców usypanych przez krety i norek myszy polnych. A wiesz, czym żywią się krety? Tak, wygryzają dziury w skarpetkach niegrzecznym dziewczynkom. Świetnie się składa, bo ja jestem grzeczną dziewczynką. A skoro nie wiesz, czym żywią się krety, to ci powiem. Owadami oraz dżdżownicami. Wiem, w glebie żyje ogromna liczba dżdżownic i owadów i jeszcze bakterii i grzybów i wszystkie te organizmy przyczyniają się do wzbogacenia gleby w sole mineralne wykorzystywane przez rośliny. Mądrala, lepiej wyjmij już ten album, który przez cały czas chowasz pod swetrem. Jak podobało mi się opowiadanie o zwierzętach, które możemy spotkać na łące? To teraz spróbujmy posłuchać niektórych z nich. Pamiętacie, jak nazywało się to zwierzę? Pasikonik zielony. Posłuchajmy go. Teraz posłuchajmy ptaka, który nazywa się czajka. Oraz pszczoła. Przyjrzyjcie się roślinom, które widzicie na tych stronach i zastanówcie się, których z nich nie było w naszym opowiadaniu.